Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Międzylesiu zainaugurowała 28 dni tej miejscowości. Obrady otworzył przewodniczący Rady Miejskiej w Międzylesiu Jerzy Marcinek, zaś rozpoczęcie tegorocznego lokalnego święta miasta dokonał burmistrz Tomasz Korczak. Ja myślę, że jak Międzylesie ma te 700 ileś lat, to nie my tą tradycję zaczęliśmy, tylko ona sobie trwa i dobrze zauważyć też niektórych ludzi, podziękować za ten rok pracy ostatni, zauważyć też rzeczy, które się dzieją naokoło, podkreślić to, no bo taki jest cel tej sesji. A przy okazji kultywujemy tradycję funkcjonowania naszego miasteczka. Tak jak powiedziałem, żyjemy tutaj od lat, wiele nacji tutaj żyło i trzeba to miasto, żeby funkcjonowało i było dla nas wszystkich. W uroczystości wzięli udział miejscy radni, samorządowcy, zaproszeni goście i mieszkańcy. Uroczysta sesja była także okazją do uhonorowania godnością zasłużonego dla miasta i gminy Międzylesie. Kapituła przyznała 4 odznaczenia. Nagrodziliśmy jako zasłużonych panią Mariolę Słowik, która przez wiele lat prowadziła aptekę w Międzylesiu, przeszła na emeryturę i uważam, że wiele mamy jej do zawdzięczenia. Zauważony został przez kapitułę pan Leszek Byczek, który nie dość, że jest człowiekiem angażującym się we wiele, wiele rzeczy, to wspólnie z małżonką pomógł nam rozwiązać wiele problemów, kiedy rozpoczęła się wojna na Ukrainie i kiedy zaczęliśmy gościć uchodźców. Uhonorowaliśmy również szpital w Kłodzku, czyli ZOS Kłodzki, za wiele dobrego, które wnosi w życie naszych mieszkańców, bo różnie się ocenia służbę zdrowia, ale jak przychodzi problem, to w ten czas się biegnie tam i prosi o pomoc. I ta pomoc jest. Nieobecny był pan Ledowski, weterynarz z Domaszkowa, lekarz weterynarii, którego też chcielibyśmy zauważyć i uhonorować. A przy okazji zauważyliśmy strażaków młodych, pana Rycombla, wystawę. Zauważyliśmy również, jakby nie patrzeć, dziesięciolecie istnienia naszej spółki komunalnej. No więc to są rzeczy, które przy okazji trzeba też podkreślić. Nie spodziewałam się takiego uznania, a poza tym chyba podsumowaniem mojej pracy zawodowej i tej drugiej, która jest bardziej moim hobby, czyli przewodnictwa, bo jestem jeszcze przewodnikiem sudeckim. Starałam się być życzliwa dla ludzi, a z charakteru jestem choleryczką, więc nie zawsze to wychodziło. Czuję się trochę nieswojo, bo to nie jest za coś, tylko dla własnej przyjemności, a jest to wielkie wyróżnienie, dlatego że doceniają pracę ludzie stąd, moi znajomi i mieszkańcy całej gminy. I wydaje mi się, że pokazuje, może zbyt wielkie słowo, ale za jakiś tam talent albo może spostrzegawczość większą niż ma przeciętny człowiek. Wyróżniona została także reprezentacja wsi Goworów. Miejscowość została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie na inicjatywę wiejską, zajmując 4 miejsce. Podziękowano także wsi Roztoki za udział w konkursie, a także strażakom ochotnikom za wspaniałą, bohaterską postawę. Mieszkańcy Goworowa utworzyli 2 lata temu Izbę Pamięci i Tkactwa z Funduszu Sołeckiego i gmina Międzylesie zgłosiła naszą Izbę Pamięci Tkactwa do konkursu ogólnopolskiego. Zdobyliśmy wyróżnienie, jesteśmy bardzo z tego zadowoleni. Jest to praca nie tylko Rady Sołeckiej czy organizacji działających w naszej wsi, ale praca wszystkich mieszkańców, którzy pomagali nam w remontowaniu tych świetlic oraz przeznaczyli swoje pamiątki i wszystkie swoje stare rzeczy do naszej Izby Pamięci Tkactwa. Jest to na pewno wielki zaszczyt, jakby uhonorowanie na takiej sesji. No i bardzo miło, że zostaliśmy docenieni przez gminę Międzylesie. Dostaliśmy to z okazji takiej, iż 10 kwietnia przyjeżdżaliśmy obok i zauważyliśmy palącą się stodołę, zlokalizowaliśmy źródło ognia, powiadomiliśmy służby. Udało nam się zapobiec rozprzestrzenieniu ognia i zagaszeniu tego budynku. Obrady wzbogacone zostały wystawą fotograficzną, której autorem był Grzegorz Rycombel. Nie mogło również zabraknąć oprawy muzycznej.